bardzo proszę pana profesora Krzysztofa Obuja, który poprowadzi tą sesję. Pan profesor jest znakomitym teoretykiem zarządzania, ale także ma ogromne doświadczenie praktyczne jako konsultant, to widać, jako konsultant, członek rad nadzorczych, w tym także oczywiście spółek Skarbu Państwa i to w czasach, w których, bo chcę to dodać, przepustką do takiej rady i podstawową kompetencją absolutnie nie była znajomość statutu i programu partii. Zapraszam panią Karolinę Rozwód, dyrektora Teatru Starego w Lublinie. Teatr powstał w 1822 roku i jest drugą najstarszą sceną w Polsce. Działa głównie jako jednostka impresaryjna, ma ogromne znaczenie edukacyjne i co ciekawe, każdy dzień tygodnia jest poświęcony innej dziedzinie sztuki na stałe. Muzyka, teatr, film, literatura i tak dalej. Zapraszam pana Janusza Palikota, filozofa, przedsiębiorcę, byłego pracownika Instytutu Filozofii PAN, twórcę Ambry, spółki Jabłonna, właściciela browaru Tenczynek, byłego wiceprezesa Polskiej Rady Biznesu i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, a także współautora Myśli o nowoczesnym biznesie. Wspólnie z profesorem Obujem. I zapraszam, miałem zaprosić pana Tadeusza Zielniewicza, o właśnie, między innymi byłego dyrektora Łazienek Królewskich, także Muzeum Sztuki Współczesnej. Pan Tadeusz pojechał na warsztaty architektoniczne do Hamburga właśnie i tak się nieszczęśliwie złożyło, że jeden z uczestników miał COVID. I teraz jest dozór sanitarny. Ja nie wiem, czy to się nie skończy znowu jakimś konfliktem polsko-niemieckim, ale nie możemy go sprowadzić do kraju. Ale trójka jest wspaniała i świetnie dadzą radę. Zapraszam. Chciałbym zauważyć, poprosić państwa, żeby państwo zauważyli razem z nami, że stopień wyrafinowania Akademii Leona Koźmińskiego jest taki, że stworzyła dwa panele na ten sam temat. Tylko obróciła je troszeczkę, to znaczy w jednym przypadku mówią artyści o zarządzaniu, w drugim przypadku mówią menedżerowie o sztuce. Natomiast prawda jest taka, że w obu tych przypadkach to są ludzie, którzy tak jak pani Karolina Rozwód, czy tak jak Janusz Palikot, mają jakby gdzieś są pomiędzy. To jest taki bardzo dla mnie ciekawy stan, który chciałbym, żebyście potem powiedzieli, jak się czuje człowiek, który jest człowiekiem z za dużą liczbą właściwości, bo jest i artystą, i biznesmenem, i filozofem, i autorem książek, i pracował w Instytucie Polskim Filmowym, i w gruncie rzeczy ich biografiami artystyczno-menedżerskimi można by nakarmić prawdopodobnie całkiem sporą liczbę naszych absolwentów. I teraz oczywiście, że sztuka i artyzm, może dla mnie takiego skromnego, normalnego, małego profesora, kojarzy się z czymś ponadczasowym, czymś wielkim. Stworzeniem pewnych symboli, stworzeniem pewnych emocji, stworzeniem również zwyczajnie piękna. Podczas gdy menedżerowie i przedsiębiorcy i profesorowie zarządzania, to mi się oni kojarzą tak samo jak panu Emilianowi, tylko mi chyba bardziej uzasadniony sposób z rzemieślnikami, z takimi, którzy istnieli zawsze i mieli taką prostą, utylitarną funkcję w społeczeństwie powtarzalnej produkcji dóbr materialnych i usług. Ale ewidentnie, jak było widać z tego poprzedniego panelu, ta relacja pomiędzy sztuką i rzemiosłem nie jest oczywista, nie jest prosta i na pewno artyści mogą spaść do roli rzemieślników, a rzemieślnicy urosnąć do roli artystów. A mówiąc poważnie, to jedna, druga profesja zapożyczały zawsze od siebie. I ewidentnie dzisiaj to rozgraniczenie jest trochę płynne. Ja chciałbym zacząć od refleksji osobistej. Znaczy, ja mam dzieci rozsiane po świecie, w związku z tym chciałem pojechać, odwiedzić swojego młodszego syna w Paryżu. I przy okazji tam odwiedziłem trzy wystawy. Pierwszą wystawą jest przepiękna wystawa impresjonistów rosyjskich braci Morozów.
Proszę sobie wyobrazić i cofnąć się 100 lat do tyłu z ogryskiem, kiedy dwóch 30-letnich fabrykantów z Moskwy rozpoczyna kolekcjonowanie sztuki impresjonistycznej. Mając 30 kilka lat, z myślą o tym, żeby tą sztukę zebrać, zakupić za większość pieniędzy, które tworzą ich fabryki, i następnie oddać miastu Moskwa i narodowi rosyjskiemu. I to samo równolegle do nich robi Szczukin, i te dwie kolekcje są największymi kolekcjonami impresjonistów na świecie. I dla mnie było coś niewyobrażalnego w tym, że zarządzanie i sztuka szły na przełomie tego XIX i XX wieku ręka w rękę gdzieś na tych moskiewskich brukach. I niedaleko jest przepiękna wystawa klasycznego malarstwa Ilii Repina, który jest w ogóle klasyką malarstwa, ale co pewien czas spotyka się z zarządzaniem, jak mu brakowało na dacze, to się popatrzył, jaki jest najbardziej nośny temat polityczno-społeczny, machnął płótno 4 metry na 3 i kupił sobie za to dwór. Po prostu i zwyczajnie. Jest także trzecia wystawa, właściwie jeden obraz, jest obraz Hockneya, taki 90-metrowy obraz, który jest zrobiony na iPadzie, wydrukowany na papierze, posklejony i następnie przemalowany, tak żeby powstało coś, co jest na pograniczu technologii, rzemiosła, sztuki, coś absolutnie niesamowitego i nowoczesnego. I kiedy odwiedzałem tę wystawę, to myślałem o tym naszym panelu, myślałem o pytaniu, które nie jest bardzo oryginalne, zwłaszcza, że poprzedni panel nam je trochę ukradł, ale ono jest dalej nietrywialne. Co łączyło, co łączy i co może łączyć sztukę i zarządzanie? Co artyści i sztuka może dać tym zwykłym takim rzemieślnikom, którzy właściwie na co dzień walczą o pieniądze, po prostu i zwyczajnie, i walczą o przetrwanie? Bo ja powiem Państwu, to wcale nie jest tak, że w tym zarządzaniu jest tak dużo piękna i tak dużo szlachetności i tak dużo emocji. A może jest? Nie wiem. To znaczy, chciałbym Państwu oddać głos i zapytać Was, co Waszym zdaniem, patrząc z tej perspektywy, jest istotą sztuki pracy artystycznej i co można ukraść z tego, zapożyczyć, zabrać do zarządzania, aby uczynić je piękniejszym, efektywniejszym, innym. Dobry wieczór Państwu. Ja powiedziałabym, że wolność. Oczywiście wolność w rozumieniu wolności słowa, w rozumieniu wolności myśli, w rozumieniu wolności wypowiedzi, ale także w rozumieniu wolności od tabelek excelowskich. To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli artyści zaczynaliby swoją pracę od myślenia o tym, w jakim budżecie mająby się zmieścić, wiele dzieł by nie powstało. I myślę, że ta wolność pozwala wyjść poza schematy i poza ramy. Oczywiście to jest tak w przypadku teatru, że nadchodzi dzień, w którym współpracując z artystami, rozmawiając o tym, co wspólnie chcemy zrobić, musimy dojść do punktu tabelki excelowskiej, musimy znaleźć się gdzieś po środku i w tej rzeczywistości. Ale staramy się nie myśleć i nie zaczynać myślenia o tym, bo mam poczucie, że wtedy wiele projektów, które zrealizowaliśmy, nigdy by nie powstało albo nie powstałoby w takim kształcie. A z wolnością również łączy się szczerość. To znaczy, jeżeli artysta jest prawdziwie wolny i jeżeli artysta w zgodzie ze sobą tworzy sztukę, to będzie w niej szczery. A jeżeli będzie w niej szczery, to ona dotrze do publiczności, nawet jeżeli w pewnych aspektach być może realizacyjnych będzie ułomna. Ale jeżeli będzie to prawdziwie szczera wypowiedź, to wtedy ona na pewno się przebije. I oczywiście w takim miejscu jak teatr ważna bardzo jest zespołowość. A zatem oprócz wolności i szczerości zaufanie, bo bez zaufania do współpracowników, do tych artystów, których reżyser teatralny na przykład zaprasza, i bez pozwolenia na to, by rozwinęli skrzydła, też sztuka by nie powstała. Ale ważne jest też, żeby osoba zapraszająca artystów również im ufała. Zdarza się bardzo często tak, że menadżerowie, zarządzający czy dyrektorzy roszczą sobie prawa do ingerowania w proces twórczy.
uważam, że jest to niezwykle szkodliwe. To może być bardzo trudne. Oczywiście rolą dyrektora czy zarządzającego jest czuwanie nad prawidłowościami, nad właśnie nad tą tabelką excelowską, bo funkcjonujemy w określonej rzeczywistości, ale jest też zagwarantowanie jak najlepszych warunków pracy i właśnie pracy w zgodzie z tym artystą, którego zaprosił do realizacji danego projektu. Ja bardzo sobie cenię nie tylko tych artystów, z którymi miałam zaszczyt i przyjemność pracować, ale również tych, którzy szczerze odmówili współpracy, którzy wtedy, kiedy ja im proponowałam jakąś realizację, mówili nie, ponieważ ten tekst czy ten projekt nie jest zgodny z tym, co ja akurat zamierzam, czy o czym myślę na swojej ścieżce artystycznej. Także wolność, szczerość i zaufanie. Słuchałem Karolinę, sobie pomyślałem o tym, że ja w zasadzie zawsze myślałem o tym samym, co artyści, czyli o tym, żeby uwieść konsumenta, żeby zdobyć jego pożądanie, żeby on nie pragnął tego, co ja mu oferuję. Czy to było piccolo, jak to dzisiaj nie brzmi, fresko, czy tam dorato, czy później żołądkowa gorzka, czy dzisiaj wódka wybuchowa i piwo buch, to zawsze było to samo. Najważniejsze, później są pieniądze, później jest kalkulacja, co należy do warsztatu i co trzeba opanować, ale kluczem działania biznesowego, i to jest identyczne z działaniem artystycznym, to jest nawiązać więź z konsumentem, po prostu złapać go za serce, czy za jaja, czy za wątrobę, czy za pizdę, za cokolwiek, żeby być blisko z tą osobą, czuć jej emocje, wiedzieć, czy ona tego chce. I oczywiście to trzeba osadzić w realiach świata, w którym żyjemy. Te produkty dzisiaj są inne niż były 20 lat temu czy 30 lat temu. Inna jest estetyka, inne jest opakowanie, inny sposób opowiadania o tym wszystkim. Ale za każdym razem ta więź jest podstawowa. Jeżeli tej więzi nie ma, nic się nie zgadza. I to samo jest w sztuce. Można różne rzeczy sobie recytować, deklamować, prawda, ale one nie porywają ludzi, jeżeli nie trafiają w to coś, w tą istotną sprawę. To nie chodzi o schlebianie masowemu gustowi. W tym podążaniu za uwiedzeniem zawsze jest porwanie do czegoś więcej, do czegoś nowego, czego wcześniej nie było, co jeszcze było przeczuwane, ale nieznane, ale co jest konieczne, żeby naprawdę poszła ta iskra. A pieniądze to jest potem to, co musimy na tą podstawową emocję, na to podstawowe oczekiwanie nałożyć, żeby sprawdzić nasz warsztat, właśnie naszą skuteczność działania. Czy potrafimy, bo pieniądze to jest miara naszego działania, to nie jest ani cel nigdy. Celem zawsze jest przyjemność konsumenta. Czy konsument jest zadowolony z tego, co ja mu dostarczam? Czy on przeżył coś ważnego? Wszystko, że to jest szampon do włosów, czy to jest wódka, czy to jest samochód, prawda? On czegoś oczekuje, ja muszę w tym mu to dać, zaciągnąć go do czegoś więcej, w co wierzę, że jest przyszłością, jest znakiem nadchodzącego czasu, a jednocześnie muszę to wszystko zweryfikować, żeby obsłużyć niezbędne środki inwestorów, prawda, zapłacić podatki pracowników itd., itd. Ale pierwsza podstawowa rzecz, ona jest tutaj istotnie identyczna z dążeniem artysty, to jest właśnie trafić w te prawdziwe oczekiwania tych, którzy stoją po drugiej stronie, przedsiębiorcy, czyli i artysty, czyli ci, którzy patrzą na to, co on robi, co im oferuje. Kiedyś poznałem Tomasza Niewodniczańskiego, który był wtedy właścicielem Bitburger Brauerei, czyli jednego z największych browarów niemieckich, to są lata 90. i także wody mineralnej Gerolstein, jednej z najważniejszych wód i największych wód na rynku niemieckim. On był fizykiem atomowym w latach 50. tutaj w Świerku pod Warszawą poznał młodą studentkę z Niemiec, która się okazała właśnie z tej rodziny Gerolstein, i przez małżeństwo, a później niespodziewaną śmierć ojca tej swojej żony, został nagle prezesem bardzo dużego biznesu, w tym jednego z największych browarów i jednego z największych zakładów produkujących wody mineralne w Niemczech do dzisiaj. No jest jak, bo poznaliśmy się w latach 90., oglądaliśmy jeden, drugi browar, są super nowoczesne, ekstremalnie uprzemysłowione i na takim właśnie totalnym wyciskaniu każdego, że tak powiem, grosza z tego biznesu zorganizowane, a więc już bez tej emocji, o której ja tutaj mówiłem, tylko już ta emocja była kiedyś odkryta, a teraz jest ta nieprawdopodobny mechanizm wyciskania pieniędzy z tego prawdziwego strzału kiedyś. I no, po czym po całym tym zwiedzaniu mnie zaprowadził do bunkra, bo jednocześnie był jednym z największych kolekcjonerów map polskich na świecie. Na pewno
też na pewno największym oczywiście, jeżeli chodzi o polskie mapy, ale także miał bardzo dużo rękopisów, między innymi rękopisy sonetów krymskich Mickiewicza i wielu innych rzeczy. Z tym była zresztą związana historia, kiedyś ukradziono mu w Polsce samochód razem z tymi rękopisami. W Trójka dała wtedy jeszcze radiowe ogłoszenie, żeby złodziej zwrócił rękopisy, bo właściciel daje mu to BMW bez ścigania i złodziej oddał te sonety krymskie. Ale tenże właśnie Tomasz Niewodniczański ma ogromną kolekcję map i rękopisów. I sprowadzimy takiego bunkra, jeździmy windą, wszystko zabetonowane, tam w ogóle straż, to wszystko. W ogóle on mi opowiada, wie pan, jakby nawet wybuchła wojna nuklearna, Rosja zaatakuje, wszystko zniszczone, zbombardowane, nic nie przetrwało. Berlina nie ma, Frankfurtu nie ma, Warszawy jak zwykle nie ma, Paryża nie ma, nic nie ma. To muzeum przetrwa, mapy polskie przetrwają. No i tak sobie rozmawiamy gdzieś tam głęboko w Niemczech pod Stuttgartem i on mówi, ja mówię tak, wie pan, jak pan to godzi? Przed chwilą oglądaliśmy przez 3 godziny te fabryki, czy tam przez 5 linie technologiczne, 120 tysięcy butelek na godzinę, prawda, zmiany, przeliczanie wszystkiego, a tutaj jesteśmy w bunkrze, są mapy, rękopisy Mickiewicza. On mówi, proszę pana, gdyby nie te mapy i nie te rękopisy, to ja w tym browarze bym zwariował. No i to jest coś takiego na wymiarze psychologicznym, że sztuka też i to właśnie, co ona wyznacza, oznacza też dla każdego z nas takie przekroczenie pewnej nudy, która jest nieuchronna w administrowaniu biznesem, który już się udał. Ona nas po prostu pozwala jakby zaprowadzić do nowych rewirów. Tymczasem, jeszcze dość długa wypowiedź, ja wiem, ale czasy temu bardzo sprzyjają. Na przykład w mojej branży alkoholowej jest ogromny przełom w stosunku do tego, co powiedzmy rządziło tą branżą 10, 20, 30 lat temu. I co było właśnie jakby nastawione w bardzo dużym stopniu na jakby takie eksplorowanie właśnie tego uprzemysłowienia, właśnie tego rzemiosła. A dzisiaj właśnie jest odwrotnie, nie jest istotą powtarzalność. Ta sama wódka nie musi smakować tak sama, już tym bardziej whisky, wino czy cokolwiek innego, czy nawet piwo. Ten smak się może zmieniać. Nawet lepiej, że się zmienia, że on jest właśnie niepowtarzalny, że za każdym razem jest inny. Tego konsument szuka. To dobrze, że ta marka nie jest bardzo znana, że jest inną, małą, lokalną marką, którą można poznać. To fajnie, że za tym produktem stoi jakiś konkretny człowiek, a nie korporacja z tradycją 300 lat. To się wszystko w sposób fundamentalny zmieniło w rynku alkoholu i wyznaczyło zupełnie nowy świat, powiedziałbym świat artystów biznesu. Dlatego, że istotne jest to, że wymyślam cały czas nowe produkty, odkrywam nowe oczekiwania konsumentów, robię krótkie serie jakościowe, mam duży poziom sprzedaży bezpośredniej, a mniejszy poziom sprzedaży tej tradycyjnej. To są wszystko zjawiska, które w sposób niezwykły przybliżyły przemysł alkoholowy do zachowania artystycznego. Także na naszych oczach, można powiedzieć, dzieje się historia i ona nie polega tylko na tym, że Clooney sprzedał tą tequilę za $1,5 miliarda, nie wyprodukowawszy ani jednej butelki, tak? Znany aktor rejestruje markę tequili pod swoim nazwiskiem i sprzedaje to wielkiemu koncernowi za $1,5 miliarda, nie wyprodukowawszy żadnej butelki, co może najbardziej pokazuje, jaki jest w tej chwili trend, jak bardzo ważna jest osobowość stojąca za marką i człowiek konkretny, a nie historia, tradycja, przemysł, procedury, sprawność i tak dalej. Żywy człowiek, który za tym stoi, jest istotny, czyli artysta. Najczęściej to są zresztą artyści, bo to są gwiazdy, często oczywiście też influencerzy mediów społecznościowych, ale to może najbardziej pokazuje, z czym mamy do czynienia. Oczywiście biznes sobie z tym próbuje poradzić, bo te wielkie grupy kupują te nazwiska i tak dalej, przemieniają swoje mechanizmy na wprowadzanie tych właśnie jakby nowych takich sposobów organizowania produkcji, kreowania komunikacji, przynajmniej nawet jeżeli już nie samej produkcji, to komunikacji, ale to oczywiście napotyka pewne bariery, stąd też niesamowity rozwój tego alkoholu alternatywnego. W Niemczech dzisiaj, w Stanach Zjednoczonych dzisiaj ma piwo to tak zwane nowofalowe, powiedzmy sobie ponad 50% udziału w rynku. Wielkie koncerny typu Budweiser i tak dalej mają produkty tylko o małej zawartości alkoholu. Wszystkie pozostałe zostały zajęte przez nowych producentów. 20 lat temu w Stanach Zjednoczonych było 5 grup producentki, dzisiaj jest 5800 małych browarów. W sąsiednich Niemczech, które są małym rynkiem konsumpcji mocnego alkoholu w porównaniu z Polską, jest 10 tysięcy małych destylarni. 10 tysięcy, nie 10, nie 100, nie 1000, tylko 10 tysięcy małych destylarni. W Polsce jest 9.
poza tymi dużymi zakładami produkcyjnymi. To pokazuje, jak w sposób nieprawdopodobny następuje indywidualizacja, personalizacja i bezpośredni charakter sprzedaży. To są wszystko znamiona przejścia świata artystycznego do świata biznesowego, przynajmniej jeżeli chodzi o alkohol, ale w perfumach jest to samo. W modzie jest bardzo podobne zjawisko, także w wielu kategoriach biznesowych następuje ta transformacja. Słuchajcie, bardzo dziękuję. Znaczy ja bym się proponował, żeby się jednak nie dać mu uwieść. To znaczy, to jest historia taka jak Maria Stewart. Piękna i nieszczęśliwa. Znaczy, Pani Karolina, zaatakujmy go. To znaczy, to jest tak, powiedziała Pani odwaga, troszkę tak między wierszami, ale mówiła Pani przede wszystkim o wolności. A on tak naprawdę to ubrał, ale tak naprawdę mówił o takim najbardziej podłym, prostym uwodzeniu. Prawda? Mówił dać temu klientowi, co mu potrzeba, dać mu pewną namiastkę emocji. To znaczy, gdzie tu jest wolność, gdzie tu jest kreacja? Prawda jest taka, że nikt nie lubi rzeczy nowych. Prawdopodobieństwo nowego produktu na rynku, przyjęcia, wynosi 0,02%. Prawdopodobieństwo przetrwania dowolnego startupu w ciągu 4 lat wynosi 0,13%. To jest plankton gospodarczy. To ma umrzeć i użyźnić glebę. Dla tych, którzy uwodzą standardowym... Tak było produktem. Przez lata. To się właśnie zmienia. Nie. Ten świat odchodzi. To jest kompletna zmiana. Nadchodzą nowe czasy. Każdy z was może być bogaty. Wystarczy, że jest kreatywny. Pani Karolino, niech pani powie, czy wolność... Niech pani powie, czy wolność da się pogodzić z masową produkcją. Krytykuj, Karolina. Jesteśmy sąsiadami. Teatr i mój dom w Lublinie to jest tam 200 metrów od siebie, ale jak to sąsiedzi w Polsce, możemy się rzucić do gardła sobie. No, nie tylko jesteśmy sąsiadami, ale ja poniekąd jestem wychowanką Janusza Palikota w sensie zarządzania. No, może przesada, ale a propos wolności i zaufania, to trudno mi będzie tutaj tak bardzo wchodzić w polemikę z Januszem, ponieważ to też się łączy z wolnością i zaufaniem, ale pozwólcie Państwo na historię osobistą, a myślę, że to się też łączy no, poniekąd z miejscem, w którym jestem i w którym mam przyjemność współtworzyć z grupą osób, bo oczywiście miejsce takie jak teatr jest zawsze pracą zespołową. Janusz lat temu 18 zaufał niespełna 24-letniej dziewczynie, ściągnął ją z Lublina do Warszawy i w zasadzie wrzucił na głęboką wodę. Porwał się na projekt absolutnie, wtedy wydawało się szalony, czyli organizacja Roku Gombrowicza. Człowiek z biznesu nagle pojawił się w kulturze. Nawet kilka lat temu dzwoniła do mnie pani z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która w tej chwili jest... To już zapisu, tak? która nie mogła się dokopać do dokumentów, ponieważ już tak głęboko były w archiwum i zapytała mnie, czy pamiętam, jaki był budżet roku Witolda Gombrowicza w roku 2004 przekazany przez ministra kultury. To był 1 200 000 zł. Nikt nie wierzył, że za tak mało pieniędzy można zrobić tak dużo, ale jeśli... Tyle udało się zrobić w Polsce wtedy w sprawie Gombrowicza, to również dzięki kreatywności Janusza Palikota, więc a propos wolności i tego, czy nie przyjmują się nowe rzeczy, to w przypadku Janusza Palikota na pewno nie jest to prawdą, bo to jak wtedy Janusz Palikot pokierował Rokiem Gombrowicza było absolutnie oryginalne, zjawiskowe, ale też to był taki pierwszy moment, w którym biznes spotkał się tak blisko z kulturą w wymiarze całego kraju, ponieważ wtedy też Janusz Palikot powiedział tyle, ile da minister, tyle ja włożę do tego roku Gombrowicza, jak powiedział, tak zrobił. I dzięki temu udało się też do tego projektu zaprosić wielu innych biznesmenów. Także to był taki no, pierwszy ważny krok, więc tutaj jeśli chodzi o wolność i kreację, no to na pewno jest właściwa osoba, by o tym mówić. Muszę jedną historię powiedzieć. Wtedy szefem PKS-a był Jan Krzysztof Bielecki, a Gombrowicz jak wyjechał z Polski w 1939 roku, to wylądował, jak wiadomo, w Buenos Aires w Argentynie i przez krótki czas pracował w placówce PKO właśnie w Buenos Aires. Więc jak już byłem tym szefem roku Gombrowicza, poszedłem do prezesa banku, byłego premiera Krzysztofa Bieleckiego, mówię, słuchaj, jest taka sytuacja, no jest stulecie urodzin Gombrowicza, pracownika PKO, w związku z tym trzeba by to uczcić.
A on mówi, co proponujesz? A ja mówię, słuchaj, wydajmy tanio jego dzienniki. Po prostu PKO SA po prostu zasponsoruje wydanie tanio dzienników Gombrowicza. Wydajmy tam, powiedzmy sobie, to była wtedy naprawdę oszałamiająca liczba, 200 tysięcy egzemplarzy dzienników Gombrowicza, ale w cenie dla studenta. Niech to kosztuje, przeliczając na dzisiaj, powiedzmy 10 zł, to były wtedy inne pieniądze, inne ceny i tak dalej, ale przeliczając na dzisiaj 10 zł, to niech każdy sobie może kupić takie dzienniki Gombrowicza. I myśmy to z PKO SA wydali. I oni to, dla nich to był minimalny budżet, oni się wpisali w cały ten jakby rok, w te wszystkie uroczystości, wykorzystali to swoje PR-owo przez cały rok tą historię. W sumie nie wydając tak dużo pieniędzy, zrobili gigantyczną robotę dla rozpowszechnienia w sumie fundamentalnego dzieła Gombrowicza. Oprócz Ferdydurki i Trasy Atlantyku, książki, która w największy sposób wprowadzała to nie tylko świat Gombrowicza na masową skalę, ale w ogóle jakby współczesne myślenie, taki strukturalizm, psychoanalizę, nowe rozumienie jakby marksizmu, no to wszystko, co u Gombrowicza się znajdowało w tych dziennikach, ono się znalazło w obiegu dosyć powszechnym wtedy w Polsce dzięki temu tej akcji PKO SA. Ale cała rzecz, o której Karolina polegała na tym, mówiła, że tak, myśmy napisali do wszystkich instytucji w Polsce, że my wam dajemy, różnie to było 25-50% kosztów przedsięwzięcia, przyślijcie projekt. No bo tak, każda instytucja ma jakiś budżet, prawda? Jak strok Gombrowicza, to chętnie ludzie się wpiszą w wydarzenia z tym związane, wystawiając przedstawienie, no, robiąc jakiś wieczór, czytając dzieła, wydając coś tam i tak dalej. No i wtedy teraz, jeżeli pomyślimy, że w skali kraju, we wszystkich teatrach, instytucjach są milionowe, w skali kraju setki milionowe budżety tych wszystkich instytucji razem wziętych i my do tego dołożymy skromne tam 25%, ale zbudujemy dzięki temu dźwignię, że zasamy te pieniądze z tych instytucji do Gombrowicza, bo niekoniecznie oni by wszyscy zrobili o Gombrowiczu rzeczy, ale ponieważ dostali nagle 25% czy ileś, czy tam czasami 50% dotacji, plus jeszcze inni sponsorzy, to nagle ten cały budżet z dodatkiem zaledwie tych 2 milionów i kilku innych sponsorów przekształcił się w kilkudziesięciomilionowy budżet całego roku Gombrowicza. Jak myśmy opublikowali wydarzenia z roku Gombrowicza, to była to taka księga, którą Karolina odczytała, tego co się wydarzyło. Nie było żadnej instytucji w Polsce, żadnego teatru, żadnego domu kultury, który by nie zrobił czegoś w związku z Gombrowiczem. Był to absolutny, kompletny przełom. Rita Gombrowicz, którą się wtedy zaprzyjaźniła, była w całkowitym szoku, że się to udało uruchomić. Ja mówię o tym, że właśnie to jest doskonały przykład wciągnięcia mechanizmów zarządzania do instytucji kultury w dobrym tego celu, nie komercjalizowania tego wszystkiego, tylko zbudowania się takiej dźwigni finansowej, która rozkręciła ten cały rok Gombrowicza. Także tutaj pewne związki są, zresztą powiem teraz tak, dzisiaj jest bardzo dużo pieniędzy w Polsce i w Europie, mówię to Państwu, z instytucji kultury, na tworzenie nowych instytucji kultury. Znaczy ktoś, kto dzisiaj założy teatr czy jakąś instytucję kultury, zajmie 70% dofinansowania z pieniędzy europejskich w tym 2022 roku. Ja sam tworzę teatr w Tenczynku, w Browarze, będę tworzył instytucję kultury, takie właśnie spotkanie przemysłu i kultury, ponieważ pieniądze leżą na ulicy i są nie do przerobienia. No bo ile może powstać nowych instytucji kultury, kiedy są miliardowe budżety na to przeznaczone? Teraz problem polega na tym, żebyście Państwo jako działacze kultury i my jako przedsiębiorcy spotkali się w różnych wymiarach, tam gdzie to się przekłada na jakąś działalność biznesową i sięgnęli po te pieniądze, bo można 70% dotacji takiej całorocznej działalności nowej instytucji kultury finansować z tych środków europejskich, o ile oczywiście Polska je otrzyma, bo jak wiemy nasz rząd codziennie ciężko pracuje, żebyśmy nie dostali ani złotówki z tych przyobiecanych pieniędzy, ale może to się już w maju wszystko na to wskazuje, zmieni. Dobrze, słuchajcie, to wracając na chwilę do pytania o relacje pomiędzy sztuką i zarządzaniem. Znaczy, chyba nie byłbym sobą, gdybym nie wrócił do pytania quasi-naukowego. Pytając, jest takie słowo, którego praktycy używają jako obrazy, wy teoretycy. No, a teraz ja będę już mówił wy praktycy. Prawda? Znaczy, my w teorii mamy takie słowo absorptive capacity, zdolność absorpcyjna. To znaczy, czy firmy umieją absorbować wiedzę, umieją absorbować pewne charakterystyki i czy menedżerowie. I chcę wam powiedzieć, że wyście tutaj i w poprzednim panelu i tu mówili o niesłychanie pięknych rzeczach. O odwadze,
o zaufaniu, o kreacji, o wolności. I moje pytanie do was jest bardzo takie proste, uczciwe. Czy wy naprawdę wierzycie w to, że zarządzanie jest w stanie i polscy menedżerowie zaabsorbować te wartości i działać zgodnie z ich regułami? Albo czy byłoby to skuteczne i sensowne, będąc przyciśnięci regułami rynku, będąc przyciśnięci regulacjami prawnymi, no obracając się w otoczeniu, które jest, pani to zna od strony jakby sztuki, a ty to, panie Januszu, znasz od strony biznesu. Czy ten piękny świat sztuki ma w ogóle jakąkolwiek szansę dojść do menedżerów, czy zostanie w bunkrze? Nie, pani zaczyna. Ja myślę, że wszyscy jesteśmy absolutnie gotowi na to, żeby przyjąć sztukę. Jest kwestia tylko otwartości, bo przecież to nie jest tak, że są potrzebne studia, żeby obcować, nie wiem, z literaturą, teatrem, kinem, fotografią. Jest tylko kwestia tego, oczywiście, co chcemy z tego dla siebie wziąć. Nie ma jednego sposobu rozumienia z każdej z tych dziedzin czy danego dzieła. I każdy sposób przeżywania go jest jak najbardziej właściwy, jestem o tym głęboko przekonana. Ale myślę, że to, co jest ważne, to to, żebyśmy sobie wszyscy uświadomili, że my jesteśmy tak naprawdę otoczeni kulturą. To znaczy, jeżeli idziemy nawet po ulicy, to musimy sobie zdać sprawę, że przecież biurowiec, do którego idziemy, to architektura, a zatem kultura. Jeżeli wsiadamy do samochodu i jedziemy do pracy, to jest to design, a zatem kultura. Jeżeli włączamy muzykę w tym samochodzie, to jest to kultura. I takie przykłady można by mnożyć. I gdybyśmy pokusili się o to, żeby na przykład z pejzażu miasta kolejne warstwy kultury zdejmować, a zatem zdjąć architekturę, zdjąć design, czyli nie wiem, reklamę, ubrania, nasze gadżety elektroniczne i tak dalej, to okazało się, że jesteśmy w jakimś chaosie betonowym wśród nagich ludzi, bo cała reszta de facto to jest kultura. Myślę, że też dobrym przykładem jest Mediolan, który od czasów Leonardo da Vinci de facto na kulturze się oparł. Kultura stworzyła to miasto, przecież jest to centrum finansowe i gospodarcze w tej chwili. Także jestem głęboko przekonana o tym, że absolutnie kultura, z kulturą jesteśmy absolutnie zespojeni. Jest tylko kwestia tego, byśmy sobie to uświadomili i tak nauczyli się patrzeć na świat. To bardzo pięknie. Tak, ja myślę, że są pewne dziedziny, które są w naturalny sposób jakby łatwe do wejścia w taki dialog z kulturą. To jest oczywiście marketing i komunikacja przede wszystkim, zwłaszcza dzięki tym rewolucjom, jakie przyniosła technologia w postaci mediów społecznościowych. Jakby ta bezpośredniość dotarcia do konsumenta i konieczność bycia atrakcyjnym w formie i w wyrazie, no tu jest wielkim miejscem spotkania ludzi właśnie sztuki i biznesu. I tutaj od tego trzeba zaczynać. Oczywiście jest dużo trudniej przejść na, nie wiem, ciągi technologiczne i tam racjonalizację systemu dostaw i szukania tutaj jakichś związków między logistyką czy produkcją a myśleniem kreatywnym, chociaż też są. Ja w ogóle uważam, że trzeba jakby ludzi przestawiać. Znaczy myśmy jeszcze w Amrze mieli taki mechanizm, raz na miesiąc pracownik, który był na przykład, nie wiem, szefem działu logistyki, pracował jako szef sprzedaży, a szef sprzedaży jako szef produkcji, żeby zobaczyć, na czym polegają trudności jego kolegi, dlaczego on sobie z czymś tam nie radzi i dlaczego potrzebuje od tego drugiego takiej, a nie innej po prostu informacji, serwisu, relacji i tak dalej. Ale te zmiany to są takie, żeby otworzyć świadomość. Natomiast największy poziom wpływu, zwłaszcza dzisiaj, przy tych obecnych właśnie mechanizmach komunikacji, jest między marketingiem, PR-em, komunikacją, a właśnie biznesem. Też oczywiście wielkie domy modowe czy alkoholowe bardzo dobrze rozumieją to, że istotną rolą wokół firmy jest nie tylko jakby produkt, tożsamość tego produktu, zarządzanie jego różnymi wartościami. Każda marka jest też relacją społeczną z ludźmi. Można powiedzieć, że ta największa zmiana, która zaszła, to jest to uspołecznienie marki, nadanie jej charakteru właśnie relacji międzyludzkiej. To jest jakby największe nowum w ostatnich 20 latach. Ale oprócz tego jest taka kategoria, którą Benjamin wprowadził do krytyki sztuki, właśnie aury,
która w tej chwili moim zdaniem jest jedną z kluczowych kryteriów marketingu, a mianowicie tworzenie wokół firmy czy wokół produktu aury. Niezależnie od jej treści, tej marki, cech tego produktu, od samej więzi społecznej, którą ona niesie ze sobą z młodą, starą, taką czy inną generacją weteranów, czy mam, czy czegoś, czy dzieci, czy kogoś tam, czy buntowników. Niezależnie od tego wszystkiego, ona musi się nauczyć tworzyć aurę. I aura, tak jak na przykład Prada robi ten dom swój, prawda, w Mediolanie właśnie Fundacja Prady robi swój dom, prawda, sztuki współczesnej, czy właściwie wszystkie wielkie domy alkoholowe, modowe, perfumeryjne tworzą takie domy powiązane z najwyższą sztuką, po to, żeby właśnie budować aurę wokół tych wielkich marek, bo tak naprawdę już nawet nie sama komunikacja, nie sam marketing, nie relacja społeczna, ale stworzenie właśnie aury, czyli czegoś, co jest esencją działania artystycznego, to jest po prostu istota nowoczesnego marketingu. Dlatego tutaj jest wielki obszar, który się na nowo otworzył pomiędzy biznesem a sztuką, który w tej chwili zaczyna moim zdaniem odgrywać coraz bardziej kluczową rolę. I oczywiście podzielam opinię Krzysztofa, że to jest tak, że ci, co byli 20 lat temu, dalej są mocno okopani. Nie zniknął Budweiser w Ameryce, bo dalej się utrzymuje, chociaż już nie ma pozycji, jaką miał 20 lat temu, ale dalej się trzyma mocno. Choć musi uważać dzisiaj tak bardzo, że nawet jak myśmy chcieli zarejestrować Bucha w Stanach Zjednoczonych, to Budweiser zgłosił protest, bo uważa, że Buch jest podobny do Budweisera, bo się różni tylko jedną literą, prawda, H i D. Ale to pokazuje poziom paniki po stronie tego dużego koncernu, że oni już reagują na takie małe nawet zagrożenia. Natomiast to też oznacza, że to świat jakby nie znika stary z dnia na dzień. On oczywiście będzie długo jeszcze trwał. Natomiast proszę zobaczyć, no, jak bardzo się zmieniło. No, tutaj przykłady, które sam Krzysztof opisał w swoich książkach. Powiedzmy, jak bardzo Zara zmieniła świat mody, prawda? I jak dalej jesteśmy w ogóle w tej eksplozji, którą wywołała tamta rewolucja, prawda, która spowodowała, że mamy kolekcje codzienne, mamy serię. To samo co w alkoholu. No, whisky jest 1000 butelek z jakiejś destylarni, dana sukienka jest 1000 egzemplarzy, potem znika. Ta indywidualizacja i tak dalej, to są ogromne procesy, które zaistniały. I teraz, po tym wszystkim, co się tak rozproszyło, zaczyna wchodzić, i to jest znów szansa dla dużych graczy przede wszystkim, wchodzić kategoria tej aury właśnie, czyli ktoś potrafi po prostu stworzyć pewną esencję wokół jakiejś marki. I to przyciąga konsumentów bardziej niż cokolwiek innego. Nawet niż cena, niż wartości bezpośrednie produktu, tylko aura, że to przyciąga po prostu. Słuchajcie, ogromnie wam dziękuję za te dwie piękne powiedzi. To był taki fajny wątek, jak ja poznałem profesora Krzysztofa Obuja. To byłem sobie w Biłgoraju, gdzie się urodziłem, budowałem pierwszą swoją fabrykę w życiu pod Biłgorajem w Woli Dużej, skąd zresztą pochodzi moja rodzina Palikot. I tam budowałem tą pierwszą fabrykę Ambry właśnie i zapisałem się na studia MBA, tak, popołudniowe studia wieczorowe w Zamościu. Między innymi przedstawiciele dzisiejszej szkoły Leona Kuźmińskiego, właśnie Krzysztof Obuj, którzy byli wtedy pracownikami jeszcze w części Uniwersytetu Warszawskiego, organizowali takie MBA właśnie w Zamościu. No i ja tam pojechałem. Krzysztof tam nie przyjeżdża, ale była tam właśnie ze strategii jakaś pani profesor, już niestety nie pamiętam jej nazwiska, a to tak jak jest z ministrami rządów, że tylko premierzy zostają w głowie. Kto pamięta skład rządu Mazowieckiego poza Balcerowiczem? No tak to właśnie też jest profesorem Krzysztof Obuj został, bo ona dała nam do przeczytania książkę Strategia zarządzania firmą czy Strategia rozwoju firmy Krzysztofa Obuja, jedna z pierwszych jego książek tam właśnie z przełomu lat 80. i 90. Ja tą książkę przeczytałem, zrobiła na mnie tak szalone wrażenie, że po prostu zadzwoniłem na uniwersytet, dowiedziałem się, zebrałem numer i zadzwoniłem do Krzysztofa i mówię, nazywam się Janusz Palikot, dzwonię z Biłgoraja, chciałem się umówić na spotkanie, bo jestem pod dużym wrażeniem książki właśnie Strategia, to była rozwoju czy zarządzania? Sukcesu. Strategia sukcesu firmy. Tak, i tak się zaczęła nasza znajomość, także zachęcam do studiowania nawet wieczorowo na MBA czy w innych uczelniach, bo nie wiadomo właśnie, jaka książka nam zostanie polecona i jak się w tym wszystkim odnajdziemy. To mi bardzo pomogło wtedy, bo ja byłem oczywiście filozofem po Polskiej Akademii Nauk i tak dalej, miałem jakąś taką żyłkę w sobie przedsiębiorcy, ale żadnego warsztatu poza tą intuicją marketingowo-produktową to nie miałem, prawda? I
W związku z tym musiałem się tych narzędzi nauczyć, także tego czytania bilansu, rachunku, wyników, co opowiadał kolega. Ale też wtedy jeszcze pamiętacie Państwo, 92 rok to właśnie kodeks handlowy, praktycznie nikt nie znał kodeksu handlowego. Radcy prawni w Biłgaraju, Chrubieszowie, Zamościu i w Lublinie rozkładali ręce, jak się ich pytało tam o różne aspekty działalności spółek, prawda, handlowych, bo to były początki działalności wtedy. No ale to właśnie po to są szkoły, bo dzisiaj są inne kwestie. Tak jak tamte były dla nas wtedy, tak dzisiaj są zupełnie inne kwestie, których się musimy dowiedzieć właśnie z dzisiejszych szkół, więc uczenie się zawsze ma sens. Ja to zresztą cały czas praktykowałem we wszystkich swoich biznesach, że mieliśmy regularne po prostu spotkania z ludźmi. Nawet jeśli nie, to były studia, tylko to były wykłady czy seminaria zapraszanych gości do fabryki, żeby oni opowiadali, czy to byli artyści, czy wykładowcy, że opowiadali o swoich obszarach, to jest stara praktyka, którą bardzo polecam. Proszę Państwa, myślę, że możemy skończyć. Bardzo dziękujemy naszym panelistom. Ja chciałbym powiedzieć, że dla mnie to były, oba panele były pewną ucztą intelektualną i pewne słowa klucze na pewno stąd sobie zabiorę na dzisiejszy wieczór. Bardzo Wam dziękuję. Dobranoc.